jeszcze, kurde. Próba jeden kamerki. Gdzie to się kurwa? Idę. Kupiłem kamerkę. Ty nie masz na co kasy wydawać. Fajna? Pokaż. Fajna, tylko jakaś dupa jest na ekranie. Co tam słychać? Czekaj, kurde. Patrz, jak ją zoomam. Nordic walking. Wziąłem nawy. Jak dobrze. Ja to wziąłem. Ty czaisz, że w ogóle bez hamulców jechałem teraz? Patrz, kupiłem sobie boomboxa, wygląda na wielki, nie? A teraz patrz, zobacz, jaki on jest. Wygląda, tak, tak był na zdjęciu, nie? No. Mówię, a dam 130 zł za boomboxa, nie? A to wygląda jak telefon komórkowy. Czekaj się, pobawię chwilę. Ty, pożyczę sobie ją. Nie. Pożyczę. Nie masz nic do gadania, pożyczę sobie. Wieczór. Cześć, mistrzo. Ty czas? Karaska koledy. Musiałam sam się. To był karaska kolega. Siema tych kolegów, nie? Ziomów. Ziomów z podwórka. Idziemy razem na deskach. Ty, weź otwórz buzię, to zobaczę twoje ósemki. Nie mam ósemek. Fajnie skręca. Ważę 3 tony. Pojadę prosto i tam w prawo podjadę. A to nie wiem jak tam. No ja nie chcę przez podwójną ciągu. Ja nie chcę przez podwójną ciągu jechać, bo policja na zatrzymanie dąży. Prawa jazdy jeszcze nie mam, ktoś tu pijał. Zdjęcie zrobiło. To. Nie wiem, coś stryknął. Tutaj tu jest przejazd. Ej, mnie się pobawię. Co? W ogóle jadłeś miesiąc temu. Siema, ludziska. Słuchajcie. Jaki ostatnio miałem motyw. Kumpel do mnie dzwoni. Od 3 dni chce się spotkać i mówi, że u niego w domu straszę. I myślę, że mam czas na jakieś pierdoły, za przeproszeniem. Normalnie muszę to wam nagrać, żebyście posłuchali, co gość mówi i wrzucę to na Facebooka, bo gościu chyba naprawdę za dużo dopalaczy bierze. Sami posłuchacie zresztą co gość wymyśla sobie. Halo? Halo? Dobry wieczór, tutaj jest Zakład Pogrzebowy Radość. Jak tam, dalej u ciebie w domu straszę? To znaczy jak napięty? Przypominam sobie studia teraz, jak to było przed sesją. Ty, patrz się spać, nie? Wszystko normalnie, wszystko tacy, nie? No. Oglądam sobie przez telewizję, to tam jeszcze światło zostawia. No. Ładnie jest spać, tylko dalsze jest tam. Pół godziny, godzina, nawet zimno w nocy, no nie? Ty to włącz kaloryfery na tej nowej chacie, może nie włączyłeś jeszcze kaloryferów? Ty, ale... Nie potrafię, ci tego piszesz nawet. Ty, ale u mnie... Miałem takie chwile, że normalnie ciarasz mnie przychodzę. To jest... Była taka noc, że nie poszedłem do roboty, bo... całą noc normalnie...
Słuchaj. Ale ja się boję po prostu patrzeć, żeby coś za mnie nie wyszło. Ale poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ale powiem ci, że u mnie podobnie jest, wiesz? No ty. Ostatnio sobie nie zgasiłem światła, leżę sobie, a tu wchodzi mi z Brazylii z tego roku, nie? I do mnie mówi, że mi laskę zrobi, a ja mówię: o kurde, jak fajnie, ona, no albo nie, i sobie poszła. Wiesz co, kurde, jak mam do ciebie dzwonić, albo to do mnie, i mamy tak gadać, wiesz, marzenie, to wiesz, to daj się spokój. Ja myślałem, że mogę sobie normalnie jak człowiekiem pozwalać, a ty, kurde, jak sobie, ja robię się, szanują. Dobra, dobra, wyluzuj. Nie, nie jadam z tobą, po prostu, ale cześć. Ja nie mogę, zimno mu w domu. Ty, no dziwicie się, że to nagrywam, jak Gosiu robi... Ale mam schizę, teraz ja się wystraszyłem. Ale mnie goś zeschizował. Ja! Ej! Ty, pogięło cię, człowieku? Poratujesz? Co poratuje? Tu jest tubeczką. Chyba... Weź ty, o co ci chodzi? Ale co ci dać? Jeść, dobra, na fajki na pewno, albo na wódę. Ty, ale jak weźmiesz... Ale żeś mnie schizował, człowieku? Ty, dam ci dychę. Dam ci dychę i pójdziesz coś sobie kupić do żarcia, ale jak zobaczysz gdzieś pijanego, to dostaniesz po mordzie. Trzymaj to. Albo... Dobra, masz to. Więcej mi się nie pokazuj tutaj. Co za typ? Ty, a gdzie on zniknął? Niczego nie ma. Co za chuj, stoi i patrzy. Idź mi, łajzo. Dobra, spierdzielam stąd, bo jakieś mi się schizy włączają. W takiej klatce mieszka, to też bym się bał. Ty, no, mam schizę. Nie, do tej windy to ja nie wsiądę. No jeszcze światła nie ma, no przecież zwariuję. Mieszkać to musieliby mi dopłacić chyba. Ja pierdzielę, żeś mi wystraszył. Ty, no poczekaj, co za problem, żeby nagrywać. Weź. Dobra, wyłączyłem.
wyłączyłem. Ty, no wyłączyłem, no zobacz. Kurde, tylko lampka się pali. Nie. Dobra, wyłączyłem. Ty, no bo chcę to kręcić. Tego, chętnie sobie to jeszcze obejrzę. Zawsze dąż do swoich celów. Podnieś głowę. Idź na trening. Walcz. Tell me that you love me. Tell me it was worth it. Walcz o lepszą przyszłość. Tak, no ale ty byś nie uciekał? Jakbyś miał 50 kilo gościa większego od siebie, to jest logiczne, tak? Natomiast mocno zmasakrował mimo wszystko Burnejkę. Przegrał? Okej, przegrał decyzją sędziego, ale jeżeli mielibyśmy wziąć pod uwagę nie decyzję sędziego, ale jakby ilość ciosów trafionych i tak dalej, to zdobył miałby miażdżącą przewagę. Więc to nie jest też tak do końca. Gdy prawie wszyscy spisali mnie na straty, ktoś podał mi rękę i znów uwierzyłem, że można w życiu wszystko. Dlatego teraz od Buster szykuj się na prawdziwą wojnę. Czy właśnie dostawałem już propozycje walki MMA i przyznam szczerze, że wszystkie wywoływały u mnie lekki stres. Dzisiaj tego stresu w ogóle nie czuję, ponieważ od tej walki w moim życiu absolutnie nic nie zależy. Natomiast wiem, że u Dawida to jest jego być albo nie być w świecie MMA. No właśnie, to co powiedziałem. Jeżeli Ozdoba przegra tą walkę, no to on jest już jakby skończony, podejrzewam, nie? To już będzie koniec. Dojdziemy do tej walki. Wystąpiłeś jako bad boy. Na drugiej wystąpisz jako surfer. Nie wiem jak na swoim angielskim, ale jest takie słowo sufferer, oznaczające męczennika. I to powinna być twoja trzecia i ostatnia ksywa. A wszystkim nielicznym fanom Dawida chciałbym polecić jego płytę. Jezu, Dawid, nie rozsypuj się, ja wiem, że masz słabe nerwy, ale... To akurat dobre. Niezłe. Not bad. Sprzedaż pay-per-view dostępna już na platformie. No dobra. No to już jak powiedziałem, ja tej walki nie obstawię. Po prostu nie obstawię, bo nie jestem jej pewny. I teraz tak. Jeżeli znudziły ci się gry, które masz, a na nowe brakuje ci hajsu, wbijaj na keydrop.pl. Tutaj możesz zdobyć najlepsze gry za grosze. Odbierz darmowe 2 zł. Kod promocyjny w opisie.